Siema, siema, jestem Raju Jeep, to jest kolejny odcinek z naszej serii, oczywiście Work in Progress z mapy Szpakowo i witam was tutaj z Jadkusem. Jadku zjeździ po dziurawym asfalcie na rolkach, także witam jeszcze raz. No i słuchajcie, jest nam was niezmiernie powił. Tak się mówi? Jest mi jemu powitać was niezmiernie miło. Dla jej. Dla jej, bo jesteśmy na Podlasiu oczywiście. Tak, kolejny Work in Progress, mega dużo zmian od ostatniego Work in Progress się wydarzyło. No i co? Może ja zacznę, pozwolisz, Jankus? Można, chciałem na początku podziękować oczywiście naszym modelarzom, w szczególności oczywiście aktualnym, tym, którzy posłają modele, czyli jest to A2, dziękuję serdecznie za modele, które się wam oczywiście pokażę, oraz Bart. Jesteście niesamowici, robicie dobrą robotę i no kurde, aż się miło z chłopakami współpracuje, bo ja właściwie mało sobie odsyłam do prawki, już to jakieś takie głupotki, jakieś detale, ale chcę, żeby ta mapa była jak najbardziej zrobiona tak, jak powinna być, nie? Także, dobra, to jesteście tu po to, żeby powiedzieć Work in Progress, a nie po to, żebym gadał o czymś tam. Jest jak biegnie fajnie. Dobra, to co, Jankus, może zaczniemy po kolei o tym, co tutaj jest, no i powiesz. No dobra, to lecimy ze skryptu, nie? Mamy przygotowane wszystko tutaj napisane, żebyśmy o niczym zapomnieli, także... Kurde, jak my profesjonaliści zawsze, chłopie, jesteśmy. Jak tak. Kurde, my przygotowane mamy. Wszystko przygotowane jest, dobra, także... Słuchajcie, ogólnie tak, my po kolei lecimy, można powiedzieć, że już powoli kończę słupy, gdzie ktoś tam mnie tam obserwował, oglądał, to wie, że już są praktycznie na ukończeniu. Te słupy, które są gdzieś tam poza, że tak powiem, wioską, to są już skończone praktycznie w 100%. Zostało podłączyć do transformatorów, bo tutaj oczywiście jeszcze możesz pokazać, że nie są połączone. Tak, to jeszcze troszeczkę do roboty, no. A jeszcze będę troszeczkę w inny sposób to łączył. Wioskę na razie zostawiam z tego względu, że tutaj jeszcze dojdzie chodnik, to wszystko, dlatego ja tego na razie nie ruszam. Może sobie poustawiam pewnego dnia gdzieś tam po prostu poglądowo te słupy, ale linii nie ma sensu, bo to wiecie, gdzieś się lekko słup przesunie, ja będę musiał te linie wszystkie od nowa ustawiać, nie ma to najmniejszego sensu. Podziękowania tutaj myślę mogę złożyć Miluxowi, który dał nam takie info, że można sobie w tym geoportalu włączyć tą mapę chmurczą, jakoś tak się to nazywa. Tak, i wtedy dokładnie. Widać i powiem wam, że trochę się zdenerwowałem, bo doszło mi jeszcze może z 50 słupów. No, ale dwie nitki nawet doszło, nie? Nawet tutaj nie zobacz, jak to fajnie to wygląda, jakiś to jest terenik, nie? Taka dolinka legutka. No, nawet nie mieliśmy pojęcia, że tutaj są 3 słupy na przykład, nie? No, dokładnie. Ale sam nie wiedział, musiał sprawdzić, nie? I faktycznie są. Ja wchodzę, patrzę, ty, 3 słupy, kogo to porąbało? No ale dobra, może być, bo w sumie ta linia chyba jest telefoniczna? Chociaż nie wiem, w sumie, wygląda nie, jakby tak była, nie? W tego portalu można to wyłączyć i zobaczyć sobie, która jest telekomunikacyjna, jest... No niby tak, no. No ale wiecie, działamy, nie? Także... Także słupy już ogólnie tak, słupy na polach już są skończone, została mi wioska i ewentualnie tam koło tego gospodarstwa, co Riot będzie niedługo tam robił prawdopodobnie. Chodzi ci o to tutaj? Dokładnie, tak, dokładnie. No, tutaj jeszcze. Nie do końca ustawiałem te słupy. Tak. Wiadomo, najpierw musimy oczywiście ustawić resztę, a nie patrzcie tam asfalt prega, po prostu w trakcie working progressu z asfaltem, także jeszcze to wszystko do poprawki jeszcze dokładnie, się dokładnie. Dużo zmieni. No, więc jak widzicie właśnie, Jankus tu nic nie ustawia, tak jak mówi, no bo jeszcze dużo dojdzie i co mi wiecie, będzie stał tutaj domek albo coś, no to jednak fajnie, żeby na przykład ten słup nie wchodził gdzieś tam w płot czy coś, tylko na końcu się go ustawi, nie? Także i tak super, bo słupy to, nie wiem, Jankus zrobił długo, nie? Z kilka tygodni na pewno chyba robiłeś te słupy wszystkie, nie? Wiesz co, się ogólnie jak nie poprawiałem, no tam poprawiałem te słupy, tak jak wtedy zmienialiśmy, nie? Na te Barneya. Ale tak to robiłem, nie wiem, z 5 dni, tak sobie na spokojnie, tam po, nie wiem, 4 godzinki chyba siedziałem. Właśnie, warto jest zadać, że już słupy mamy nowe z Atlasem, także dziękuję serdecznie Barney za popraweczkę tych słupów. No się zrobił działo dla wszystkich, ale przy okazji my nic nie korzystamy, także fajnie, bo po prostu mamy ogarnięte już pod siebie. Tak samo też pod siebie mamy ogarnięte już transformatory, bo one tam były u Barneya takie czerwone, a my zrobić sobie takie szare, jak są IRL tam właśnie w tych, także spoko, no tu mamy napis szpakowa, także pasuje, nie? Dobra, teraz ja może przejdę w takim razie do kolejnej rzeczy, jaką się mogliście pewnie już zauważyć na początku tego filmu, czyli nowe asfalty. Totalnie przebudowane drogi, tamte, które były, to były tylko poglądowe. To, że był tam, wiecie, ten deszczyk i tak dalej, fajna rzecz oczywiście, tutaj też to jest, ale musiałem zrobić je właściwie praktycznie od nowa. Także, cóż. Porobiłem z asfaltami tyle, że tu mamy taki odcinek bardzo mocno, można powiedzieć, dziurawy, taki bardzo nierówny. Nagram też odcinek dla was z przejazdu po mapie, gdzie zobaczycie, jak ten asfalt zachowuje się
czy jak się ciągniki zachowują na tym asfalcie, ale tak to właśnie też wygląda, nie? Taka jest tutaj porobana taki asfalcik, gdzie jest sobie jakieś pęknięcie, jakieś tam kamyczki, coś się kruszy, tu jakieś tam łaty takie, one też są ogólnie jakby nie było z kolizją, więc cały czas tu możecie to sobie jechać i wam będzie ciągnik się podbijał. Bardzo fajny efekt i mega to dziękuję chłopakom też ze streama, moim widzom kochanym na Twitchu, do którego was zapraszam, że po prostu podsumowaliśmy się na chwilę pomysły, nie? Ej, zrób może bardziej ten asfalt taki powybijany, albo zrób potem jakieś łaty. Mówię, ty, a zrobię łaty te 3D, może one będą lepiej wyglądać, nie? No i dzięki temu mamy takie fajne opcje, jak właśnie takie coś. Także ten asfalt tu naprawdę wyszedł nieziemsko, ja się mega z niego cieszę. Co do asfaltów, też są właśnie już tutaj pozwężane, jak widzicie, są porobione też łączenia, wszystkie. I tak samo asfalt jest chyba tam, bo tu jest taki on bardzo połatany, jak widzicie, w tym miejscu. Ale taki sam też asfalt jest po drugiej stronie mapy. W sensie, no, zaraz wam pokażę, bo tam jeszcze coś chciałem powiedzieć, ale to Jankus dokończy. Tutaj jest taki sam asfalt, tylko on już jest bez takich dziur. Po prostu jest lekutko dziurawy, ale nic poza tym, nie? Więc jak widzicie, samochody sobie jeżdżą i trochę zachowuje się tak tutaj śmiesznie. No ale, no jest dziurawo, nie? Po prostu. Ja myślałem, troszeczkę się zwolni, to aż tak nie będzie to źle wyglądało, nie? No ale to, słuchajcie, my na to nic nie poradzimy, bo to jest farming i to oni zrobili taki ruch drogowy, nie? No, takie kąty są porobane, więc nie zawsze myślę, że o wiele lepiej mieć taką lekko dziurawą tą drogę, żeby fajnie wyglądała, nie jeżeli patrząc po to, żeby samochody się elegancko zachowywały. No, dokładnie tak. Samochody jest tylko taki dodatek, żeby po prostu pusto nie było dla was na mapie, nie? Dokładnie. A propos samochodów, to może właśnie do nich przejdziemy. No słuchajcie, zrobiłem tutaj ruch drogowy na razie tak poglądowo, tam na końcu mapy sobie zawracałem, ja oczywiście później tam na tym zakończeniu to zrobię tak, żeby one sobie oczywiście jechały dalej, żeby to nie wyglądało tak, że tak jakby jak się kończy nasz obszar grywalny, to one sobie od razu zawracały, tylko je tam dalej puszczę. No i podpatrzyłem sobie na pewnej mapie, jak jest skrzyżowanie zrobione i zrobiłem je tak samo, także słuchajcie, ogólnie tak jak widzicie ten czerwony bus, co teraz przyjechał, on jedzie tylko prosto, z tego względu, że jak zrobiliśmy tutaj, to tak nienaturalnie wyglądało, wiecie, one tak skręcały powoli, w pewnym momencie się łamały normalnie, jakby je coś przesunęło, nie? Aha, czyli tu usunąłeś tą nitkę, która skręca tak, no, na wioskę. One już tutaj nie skręcają, one już tutaj czyli nie na wioskę skręcają, tylko można pojechać jakby z tej strony, nie? Wjeżdżają samochody. Dokładnie, no i teraz tak, samochody stąd mogą wyjechać w lewo, w prawo i no i to w sumie tyle. Samochody, który ten teraz przejechał, może jechać w lewo lub prosto. No i to tak na tym się kończy i słuchajcie, ja już gram na tej mapie, na której jest tak zrobione skrzyżowanie już długi czas, bo tam niektóre osoby na pewno kojarzą, prawie 180 godzin mam przegrane. Nigdy się tam nie zdarzyło, żeby ten ruch drogowy się zbugował, także miejmy nadzieję... W sensie mówisz o Stekusce po prostu, nie? Bo tam jest taki właśnie ruch, no, nie? No. Coś tam takie skrzyżowania są porobne na oryginalnych Helmkrikach, nie? I tak dalej, więc jakby to też spoko, nie? Także ja się nigdy nie spotkałem, widzicie, one tutaj dziwnie ustępują oczywiście, no nie ma tego, że ja sobie zaznaczę, gdzie on ma mieć pierwszeństwo, gdzie to nie jest ETS, nie? No nie jest ETS, nie jest. Tak, że czegoś takiego nie ustawię, ale i tak fajnie, że one gdzieś się tam przepuszczają, widzą tą kolizję swoją i uwierzcie mi, że ja na Ostekustek, gdzie gram 180 godzin, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby one się zbugowały, także miejmy nadzieję, że tutaj też się nie będą bugowały i wtedy będzie elegancko, nie? No, dokładnie. Także, no cóż, no ruch no, teraz jakiś zadawany, nie? Samochody europejskie zostawimy, nie? Nie będziemy tam tych francuskich dawać, nie? Nie, te zostają, nie? Raczej tak. Te zostają. Ewentualnie może się tam coś w przyszłości podmienimy. Dzięki się inne tam powstawę, nie wiem, czy te busy zostawić można zostawić. Mam fajny pomysł na ogólnie na ruch drogowy, także jeszcze o tym nic wam nie mówię, bo jestem w trakcie załatwiania też modeli. Kilka osób mnie pisało, że może podesłać nowe modele, które sami robią, także... Odnośnie ruchu jeszcze do tego wrócimy na pewno w przyszłości, ale z jakichś tam ciągników i tak dalej o adwenturę nie będę prosił, no bo to jest jego jakby, więc wiecie, niech każda mapa ma coś swojego, nie? Co mówisz? I zrobisz 60 w ruchu drogowym? Bo tak, jak to... zrobimy wszystko, nawet pisane będą jeździć. Nie, no dobra, to spoko, skoro ruchamy garnity, w takim razie możemy pokazać coś innego, coś ciekawego. Mianowicie są to nowe drogi polne. Ja się zarzekałem oczywiście, jak to ja, naczelny hipokryta, ale mówiłem, że nie chcę robić tych dróg takich na modelu, bo one są po prostu paskudne, w sensie, inaczej. Na tych modelach, nie, może pójdziemy w inną stronę, wiesz? Dobra. Tam pokażemy krzyżówkę, nie? Na tych modelach było tak, że... one mają to do siebie, że nie możemy za bardzo robić tam, łączyć tych pól i tak dalej, skoro tam jest... Nie możemy kierować zbytnio w ten teren, nie? Dokładnie, po prostu jak jest droga na modelu, to tu na przykład sobie tego pola z tym nie połączyć niestety, co nie? No i nawet ale... jeżeli macie mod na usuwanie obiektów, to tak, i tak to... one by musiały być podzielone, nie? Żeby dokładnie. To i wam usuwa całą nitkę wtedy, jakby nie było, nie? Tak, my to no. Wszystko mamy ładnie podzielone w miarę jako tako, ale słuchajcie, dzięki temu, że zrobimy teraz takie coś, to te drogi, tak jak widzicie na takim modelu, takim właśnie takiej fajnej teksturze, są porobione tak na tych drogach głównych, nie? Bo na przykład wam pokażę za chwilkę dalej, może polecimy tam po nowego ospo, znaczy po tamtego ospo, nie? Tu jak widzicie na przykład jest ta droga zrobiona,
ale na przykład w tym miejscu już jest taka droga malowana, nie? Bo tu jakby uważam, że jest większy potencjał na łączenie pól niż na pewno tutaj, nie? Z tym rowem. Dlatego kilka tych pól jest, czy tych dróg jest tak zrobionych. Jest to oczywiście... jest tak bardziej przemyślane po to, żeby to fajnie wyglądało i żeby było grywalne, nie? Dokładnie. Jest to grywalne przede wszystkim dla was i raczej jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ktoś będzie chciał te drogi usuwać, dlatego te główne takie drogi właśnie bez takiego, powiedzmy, zielonego pasa trawy na środku są po prostu na modelu, nie? Jest to taka tekstura, ogólnie one są bardzo w ciekawy sposób zrobione, ale to zobaczcie na odcinku. Chciałem powiedzieć, żebyś może poszedł na tą krzyżówkę i faktycznie coś kupił i się kawałek przejechał, żeby ludzie widzieli, że to nie jest taka typowa droga, wiesz. No dobra, chciałem zrobić odcinek z przejazdu po mapie, ale jak najbardziej mogę to wam pokazać na working progressie, jak to wygląda, nie? Znaczy, czekajcie, zakupiłem sobie jakiś ciągnik. Myślę, że najlepszym chyba do tego będzie mój Yonder, który zwykle tutaj wykorzystuję. Klasyka. Do tego klasyka, no. Więc zobaczcie Dej sami, mu. Jak zachowuje się ten ciągnik na tych drogach, nie? Właśnie, bo tam też mówiliście, że ogólnie patrzcie, kurzy się, nie? Droga się kurzy. Jest też droga zrobiona w taki sposób, że właśnie jak widzicie, ciągnik sobie skacze, nie? Cały czas. Więc nie bójcie się o to, że będzie to wszystko wyglądać. Jest to czas, po pierwsze, atrakcyjne dla gracza, bo jest telepie was. Jest to ładnie wyglądające. No i troszeczkę może odejmuje tego na tych rolkach jeździ. Troszkę jest to może mniej grywalne ze względu na to, że już sobie tych pól tutaj nie połączycie. Ale mimo wszystko jednak zachowaliśmy to, że są one takie właśnie wyboiste, nie? Także z tych dróg jestem mega zadowolony i bardzo dziękuję wam też, widzowie, za taki trochę... Można powiedzieć, że krótki przymus, nie? Przymus, bo ja tego nie chciałem robić, były te drogi malowane, ale już mówię, dobra, chcecie, mówię, w sumie dobry pomysł. Warto próbować nowych rzeczy. Dokładnie, więc tak samo jak zrobić tam ten asfalt z widzami, tutaj, właśnie ten asfalt, tak samo te drogi, to wszystko dzięki wam, jakby nie wy, tego by po prostu nie było, nie? Także mega dziękuję za wasze tej porady. Oddaję. O, też tak dojdę do tego przekazu, skoro jesteśmy, tu powstał mostek w tym miejscu, jak widzicie. Ogólnie jestem z niego mega zadowolony, fajnie to trawę też się dało ogarnąć taką na tym mostku. Spoko, to jest opcja. Bo w sumie to... Proszę, się odbija. Woda jest normalnie płynie, jak widzicie, niestety nie możemy tak tego wyrównać bardziej, bo... No Giants jest jaki jest i Farmik też ma swoje takie dziwne rzeczy. To się takimi nitkami, także wiecie. No, to... dokładnie. Dobra, to co, przechodzimy chyba do kolejnego etapu naszego filmu. Dobra. Skoro są tam ogarnięte tak, drogi polne. Gdzieś tam na filmie Riot pewnie latał wysoko, to mogliście tak zauważyć. Kurde, chyba ta mapa się większa zrobiła. No słuchajcie, większa się zrobiła przez to, że doszły oczywiście zakończenia, które tutaj zrobił Riotcik. Ja będę sobie dokańczał i wygląda to w ten sposób właśnie, tak jak widzicie. Obecnie tutaj teraz tak, tutaj będą drogi asfaltowe, które będą, że tak powiem, na modelu, żeby to w miarę wyglądało, tam dalej będzie sobie jeździł ten ruch uliczny. Ja zajmę się taką estetyką bardziej, żeby to, wiecie, wszystko wyglądało tak, jak możesz tutaj na te pole przyjść, gdzie pokazywaliśmy tą kultywację. Mhm, jasne. Ogólnie od razu uprzedzam, że ja mam jaśniejsze tekstury niż są Oryginalnie w grze, dlatego u mnie to wygląda tak nieładnie, ale dla was będzie się bardzo ładnie zlewało jakby z jednym ze wszystkim. Nie, u mnie na przykład to wygląda praktycznie jeden do jednego, ale właśnie trzeba będzie takie łączenia ogarnąć, żeby, wiecie, żeby tutaj nie było zbytnio, wiadomo, że to jest gorsza jakość tego zakończenia i tak dalej, ale żeby to wyglądało jak należy, później. Z perspektywy gracza, tak się wtrącę, że jak na przykład chodzi na tym poletku, to i tak dla was będzie właściwie to wyglądało na równo zlane z tym, nie? Więc tak. Nawet tego nie zauważycie w ogóle, nie? Bo ogólnie jakoś to jest, widzicie, no średnia tego, ale jak odpowiednio mocno wam ograniczymy dostęp do tego zakończenia tej krawędzi, to dla was tam to nie będzie miało różnicy, nie? Także to zobaczycie niedługo. No. Dawaj dalej. Później co? Będziemy sobie robić na pewno budyneczki, które zrobił Riot. Riot zrobi takie fajne budynki LOD, jeżeli ktoś nie wie, co to jest, no to jest takie... To są po prostu budynki, które są niskiej rozdzielczości, które tak naprawdę nie powinny się wczytywać. Po to są one zrobione, żeby nie obciążały wam waszych komputerów, sprzętów, a naprawdę fajnie wyglądają, tym bardziej, jeżeli trzeba spojrzeć na to, że mamy tutaj płaski teren. No i będą fajnie one w oddali wyglądały, takie bryły po prostu. Dokładnie. Innych kolorów i tak dalej, także będziemy sobie ustawiać, wiecie, gdzieś tam budyneczek trafi, gdzieś jakieś gospodarstwo, coś, no to będziemy sobie te budyneczki ustawiać, żeby to też było zróżnicowane, będzie to, myślę, naprawdę fajnie wyglądało. No co zwrócił uwagę Riot też, to oczywiście będziemy sobie tutaj las ustawiać, ale tutaj ten las naprawdę, zobaczcie, teraz tutaj jest puste, nie wiem, gdzie ty tam pobiegłeś? Jesteś tam na zakończeniu przy tym skrzyżówce tutaj, tak? Dobra. No to
tutaj właśnie możesz pokazać, że teraz to wygląda mega pusto, staniecie na tym polu, jest pusto, ale jak tutaj dojdzie las, bo tutaj będzie las i oczywiście robimy go też w taki sposób, że tak powiem, zoptymalizowany, czyli po prostu gdzieś tam pierwsze ścianki będą ustawiane z normalnych drzew, później już robimy to z LOD rzadko, żeby to wiecie, żeby to wyglądało, nie? Dokładnie. I myślę, że naprawdę ta mapa zupełnie zacznie inaczej wyglądać, bo teraz to wiecie, tak możecie powiedzieć, no ta mapa nie jest ciekawa, bo te zakończenia takie 2 na 10. Pamiętajcie, że to jest work in progress, ty chyba mówiłeś, że będziesz oceniał na 30%? No, plus minus 30% będzie, nie? Tam jeszcze doszacuję sobie resztę, bo no zobaczę tak. Ile mamy zrobione, nie? Nie uzupełniam sobie notatnika z progresem, nie? Ale no. Coś koło 30 na pewno, nie? 30 z hakiem no, myślę, że będzie, nie? Słuchajcie, to jest 30%, tutaj jeszcze wiele, bardzo wiele rzeczy się zmieni i naprawdę myślę, że to będzie oddawać, bo wiadomo, teraz jest płasko, nie ma nic, same jakiś tam płaski teren. Ale dojdą lasy, dojdą oczywiście budyneczki na LOD i myślę, że to będzie zupełnie inaczej i fajnie wyglądać, nie? Zresztą może nawet sprawdzić tutaj na tym przykładzie, zobaczyć, że mamy te lasy. Bez tych lasu to po prostu była łąka, pusto, nie? A zobaczcie teraz, ta mapa po prostu jest, no, ja czuję się tu nawet, można powiedzieć, sami w tym miejscu trochę ciasto nawet, nie? A doszły tylko drzewa. Także wyobraźcie sobie na przykład, że nie było tego zakończenia mapy i to zakończenie mapy wyglądało na takie bardzo... ta mapa wygląda taką pustą, nie? Doszło tylko tyle, że mamy tutaj te zakończenia. Samą teksturę po prostu, która też przypomnę jest zrobiona w taki sposób, że na przykład tutaj ładujecie sobie tą teksturę, znaczy ten model, taki bardziej szczegółowy, nie? I dzięki temu, że tu ładujecie sobie szczegółowy, tam już tych czterech, tych trzech innych krawędzi już nie ładujecie jakby, nie? Jest tam zrobiony też konkretnie całkowicie inny model, taki LOD, który ma chyba tylko 40 tysięcy poligonów, więc właśnie to jest właściwie plane, można powiedzieć, nie? I dla was to nie ma różnicy. Lepszy budynek. Tak, taki trochę tak. Więc co tu widzicie, jest takie trochę może to poszarpane, ale nie chciałem też robić czegoś takiego, że będzie miało to kilka milionów poli, bo przypomnę, jak robiliśmy to zakończenie, to podstawowa wartość tego zakończenia miała właśnie 8 milionów trójkątów, nie? Teraz chyba to jedno ma około kilkudziesięciu tysięcy, ale jest budowana tylko tam chyba, nie wiem, kilkaset metrów przed tym zakończeniem. Powiedzmy... Jeżeli ktoś nie wie, no to im więcej poli, no to tym gorsza optymalizacja. Dokładnie tak, nie? Po prostu, na prosty no. Także tu akurat się postarałem i o to się nie martwcie, że wy będziecie to lagować, bo nawet mogę to wam pokazać, nie? W sumie chyba nawet to takie przejście jest widoczne. O, czekajcie, bo to już mi się wyłącza. O, właśnie. Tu macie zakończenie takie, że tak powiem, bardziej takie zdetalowane, a tu już macie tak właśnie taki plejnik, nie? Taki płaski. Więc, no to jest akurat spoko opcja, nie? Dobra, to chyba dalej, nie? To ja teraz, jak już korzystając z mojego głosu, tylko krótko wspomnę o tym, że cały czas poprawiam budynki na Atlas i ostatnio zrobiłem sobie kilka budyneczków, czy przykład ten budynek doszedł, ten tutaj, czy też w sumie wszystkie płoty chyba poza mnie już na atlasy, także to już jest. Tak samo te są porobione na nowo. No właśnie wszystkie płoty już są pogarniane tak naprawdę, więc cieszę się, że możemy już spokojnie działać z resztą. I zostało mi tak naprawdę chyba jeszcze tylko kilka domków, chyba raz, dwa, trzy domki. Plus tutaj kilka jakichś stodółek, całe to gospo i to. A nie, to gospo, ten budynek już zrobiłem, tym gospo. No także... Idzie to sprawnie, tylko po prostu trzeba chcieć to robić, nie? Ale na razie tak trochę raz zakończenie, raz jakiś płotek, coś tam działamy i tak trochę łapie się tego wszystkiego jako tako. No ale jakoś to leci, nie? Także dobra, tyle o tlasach, lecimy dalej, nie? No co dalej, Racik nowe pastwiska porobił, te już oczywiście widzieliście, te dwa, co tutaj są z krowami przy naszych gospodarstwach. Czekaj, bo ja muszę włączyć mapkę, wiesz? Dobra, no to tak jak mówiłem, tutaj te dwa pastwiska już były, te już pastwiska widzieliście, tamte też, teraz doszły te nowe, to możemy się przejść na tamte gospodarstwo. Tak, tego pastwiska sobie nie widzieliście, ale ktoś to właśnie mamy pokaże, jak ona wygląda, nie? Bo tak, całe pastwisko oczywiście do sprzedania razem z tymi kamykami, więc spokojnie. Tu kupić sobie zwierzęta, może ja właśnie pokażę, wezmę sobie trochę kaski, zakupię, żeby wam pokazać, jak to wygląda. O, tu jest akurat 8 sztuk, nie? Więc proszę bardzo, kupujemy sobie to. Tu jest mleko. Tu mamy, o, to może o tym powiedzieć w sumie, o tych krawędziach. No, bo to był taki mój pomysł, w sumie głupi, szybki pomysł na wzięcie prefabów z po prostu... Z Mothuba, no. No i tutaj po prostu dajecie belkę, tak? Normalnie możecie przyjechać z belką, wrzucić sobie. Może ja pokażę nawet, no mów. Nie wiem, jak to ustawiłeś, chyba tylko belki, nie? Z tego co pamiętam, tak jak powinno być. Czyli balet trigger tam masz i możecie tutaj wrzucać oczywiście tylko belki, bo z paszowozą, z tego co pamiętam, tutaj nie podjedziecie. Tak, już właśnie zrespiłem beleczkę, proszę bardzo. O, czekaj. O, to żeś trafił. No trafiłem, tylko... zaraz. Ale ogólnie to działa, nie? Sorry, perspektywa mi się zepsuła.
Okej. Okay. To taki fajny dodateczek, nie? Że możecie sobie nakarmić i oczywiście pokarm się pokazuje, że 7000 teraz mają, nie? Ponad. Tak, to też się pokazuje w tych korytach jak coś. Bo ogólnie tak, no tu właśnie macie belki, tu wysypywanie, tu macie wodę, tu doicie, a jeszcze pytanko, jak tu wjechać? Po prostu podchodzicie sobie, zdejmujecie sobie pastucha i wjeżdżacie, nie? I to jest tyle z tej roboty tak naprawdę. No i krowy bardzo... nie uciekną jak coś. Co? Krowy nie uciekną jak coś. Nie, nie uciekają, one. Grzeczne krówki. To co, kolejne pastwiska jeszcze, nie? Tamte pokażemy. A kolejne pastwiska to tamte, co właśnie są przy tym gospodarstwie. Lecimy. No i tutaj tych pastwisk, no jak to w Podlasie, wiele osób się to jest śmiało, zagłębie krowiarzy, no to słuchajcie, tutaj jest tych pastwisk w sumie... Cztery. Czekaj, tu jest, no, cztery pastwiska są, bo tutaj jest podzielone na trzy i tutaj jeszcze jedno, także naprawdę jest co robić. Oczywiście tutaj też macie ten karmik, w którym możecie wrzucać belki. No, słuchajcie, jak ktoś będzie miał takie gospodarstwo, zagłębie krowiarzy, możecie tutaj śmiało stawiać obory chyba na 600 sztuk, żeby to wszystko pomieścić. Dokładnie. Warto też dodać, że tu w tym miejscu pierwotnie były pola. Ja chciałem robić w tym miejscu, o tutaj, nie w tym miejscu. Tutaj chciałem robić dróżkę w tym miejscu, która będzie też dała sobie do tego pola, które było na początku łąką. I tyle. Ale patrzę, mówię ty. Przecież tu jest tyle takich pasków zarobistych. Mówię, zróbmy tutaj wszystko, zróbmy tak, jak to jest właśnie na szpakowie. I zadziałajmy z tym, nie? Konkretniej. Więc tak oto właśnie powstały trzy pastwiska, które są, przypominam, statyczne, nie są dostępne dla was. Ale to pastwisko jak najbardziej dla was jest dostępne. Więc normalnie sobie wchodzicie, tak? To samo tutaj kupujecie zwierzaki. I też możecie na nich sobie, możecie tutaj sobie działać. Mleko macie w tym miejscu. Ja porobiłem takie tutaj stołki, powiedzmy, do dojenia. Takie wiecie, żeby tylko wyglądało to. Ale spoko, tak samo tu macie też taką dróżkę i raczej to, wydaje mi się, że to pastwisko po prostu jest, one są ogrodzone z dwóch stron, widzicie, tutaj i tutaj jest pastuch. Wydaje mi się, że po prostu ten pan, który tutaj ma to gospodarstwo z krówkami, po prostu wyprowadza sobie krówki na lato, nie? Na to pastwisko. Także, okej, okay. Dobra, dalej, bo trochę musimy przyspieszyć chyba, nie? A nie, dobra, już mam tylko zostało. Dobra. No. No, to jeszcze tu pastwisko jeszcze nie powstawało, oczywiście cały czas, ale to jasne. Dobra, czas chyba do gościa programu głównego, na który wszyscy czekaliście, czyli ogólnie ten odcinek nie powstałby, gdyby nie ta obora. Chodzi mi oczywiście tutaj o tą oborę, która powstała już ostatecznie, finalnie i jest skończona razem z płytą obornika, z silosem na kiszonkę. Dostaniecie update'ik do tej obory po prostu. Więc ta obora, którą macie na modhubie, będzie zupdate'owana jeszcze właśnie o tą oborę. Tutaj jest to zrobione właśnie na tych samych atlasach, oprócz tylko dachu jest inne. To samo macie, tak? O, światło działają? A jak? Więc światełka normalnie macie. Proszę bardzo, dojarka również chodzi. Nie ma problemu. Jest to po prostu mniejsza obora, mniejsza wariancja tamtej obory i tyle, nie? Jest, właściwie no, wszystko znacie, to jest to samo. Ja to nic nie zmieniałem właściwie, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Bo jeżeli to jest dobre, a działa, to po co to zmieniać, nie? Tu kupimy krówki, tak nietypowo, ale w tym miejscu. A może kupimy sobie ten, bo tam nic nie da mleko, ale kupimy sobie te limuzyny. O. Także wszystko sobie normalnie działa, o to się nie martwcie. Ja wiem też, że w realu to jest na środku ten wjazd, ale no w farmingu nie wygenerowałbym takich dwóch malutkich na wmesze, nie? Co jeszcze? Pokażę szybko wam górę. Na górze mamy takie coś. Tu mamy... Tu widzowie chyba prosili mnie na Twitchu, żebym właśnie zrobił wysypywanie, znaczy tą dziurę. Dla mnie klasa, bo jak ktoś będzie się w małe kosteczki bawił, to dla mnie jest to klasa. Tak jest, od razu do poszła za sobie wrzucić tutaj, więc fajna rzecz, nie? Trigger również działa z kostkami, także się nie martwcie. I co, światełko tutaj też działa. Proszę bardzo. Pasuje. No i też dla zainteresowanych, tutaj w tym miejscu mamy mleko. Zapytacie, czemu to jest takie malutkie? No po co więcej, nie? Tu nie musicie do niczego wjeżdżać. Po prostu macie większe miejsce, większą jakby taką przestrzeń, żeby sobie powiedzmy wjechać jakąś taczkę albo coś tam. I tu normalnie macie zbiornik z mlekiem, też możecie zapalić to światełko oczywiście. I to jest tyle, nie? Taki malutki schowek gdzieś tam i więcej tu nic. Nic nie ma, nie? Więc taka po prostu obora dodatkowa, ta druga... Zawsze można schować, zawsze coś. Tak, ja pierdzielę nawet hopie dystrybutor do wody. No, co, gdzie? O Jezu. A, tutaj, no, że wiadomo, jak ktoś się chce napić na szybko w oborze, to spoko, nie? Jak wody zabraknie, to można sobie mleko od razu wlać. Dokładnie. Coś jeszcze chciałem powiedzieć o tym? A, mamy tutaj oczywiście... gnojowicę w tym miejscu i ona jest niczym innym, jak po prostu ta sama gnojowica, która jest w tym miejscu, także... No wiecie, to jest to samo, nie? Co ciekawe, powiem tu i pochwalę się, o wiele prościej robi się modele, kiedy ma się gotowe swoje asety, na przykład, co nie? Tą oborę od zera, z tymi rurkami, z tymi wszystkimi bramami i tak dalej, robiłem 2 tygodnie, plus jeszcze jakiś tydzień poprawek pod atlasy, czyli można powiedzieć, że 3 tygodnie roboty na tą oborę było, a tą oborę, uwaga, zrobiłem w 2 dni. 2 dni, na streamie coś miał robić,
I na streamie skończyliśmy kolejnego dnia. Także to jest niebywałe, że taki budynek grywalny powstał dosłownie w 2 dni. Dla mnie to jest wow, nie? Jak mówię, jak ma się już gotowe rzeczy, to wszystko powstaje super szybko. Także jednego statika robiłem dłużej niż całą borę grywalną, nie? Także mega się cieszę po prostu, jak szybko to poszło. Dobra, lecimy dalej, bo też nie chcę robić tasiemca, a trochę pokazywania jest. Ale w sumie odcinki macie raz na kilka tygodni, nie? Także takie szybkie tematy idą. No, teraz oczywiście prezentujemy gruzowisko, które zrobił również Riot. Słuchajcie, to gruzowisko będzie po prostu, miało to być oczywiście jakieś wapno czy coś. Aczkolwiek nie wiem, czy to ludzie tobie powiedzieli, czy to tam ty stwierdziłeś, że to nie ma sensu i w sumie racja, no bo słuchajcie, no tutaj ewentualnie ktoś by mógł sobie przetrzymywać wapno, ale myślę, że to jest za mała dziura, żeby tutaj wydobywać wapno czy cokolwiek, jakiś skład by mógł być, cokolwiek, także to będzie tylko skup kamieni i to jest tyle. Jest to swego rodzaju po prostu żwirownia i tyle, nie? Tak. Także tak to się prezentuje, to będziemy jakiś tam triggerek od po prostu sprzedawania tego gruzu i tyle. Wapno normalnie, jak to wapno będzie kupować sobie, raczej nie kopać łyżką jakiejś góry, no bo bez sensu, tylko będzie wapno po prostu wysypane na sklepie gdzieś tam, albo na jakimś skupie po prostu z możliwością zakupu, nie? I tyle, nie? Więc takie to powstało gruzowisko. Tu ogólnie w Raulu była taka też dziura, mówię, wykorzystamy ją, zrobimy ją w ten sposób, nie? Przy okazji też tutaj las, który wczoraj zrobiłem na streamku i tu właśnie też macie takie gruzowiska, nie wiem, czy też to widziałeś. Czekaj. Nie wiem, czy... A no, no, więc to właśnie też takie coś powstało i bardzo fajnie to wygląda, że nie jest taki pusty las, a jednak coś tam się dzieje, nie? To macie też wyciętą taką dziurkę na te nowe słupy, które Jankus porobił i tu to kolejne jakieś tam gruzowiska. Także lasy powstają, lasy mega dodają klimat tej bumpie. No i nie jest to jeszcze tak pusto wtedy, nie? Dokładnie tak. Dobra. To teraz też tak na koniec, tylko wam powiem tyle, że... Ogólnie jestem w bardzo dobrym kontakcie z gospodarzami gospodarstwa numer 3 i gospodarstwa numer 2, które jest tam. I tu chyba też za bardzo nie chcę się tam gdzieś przechwalać, ale jest szansa bardzo, bardzo duża, że zostaniemy tutaj na tym bardzo szczegółowe zdjęcie tego gospodarstwa, nawet ze środka budynków. Także mega się cieszę. Mam nadzieję, że dojdą one te zdjęcia jak najszybciej i będę mógł już rozpocząć modelowanie. Natomiast jeżeli chodzi o tamte gospodarstwo, właściciel zaproponował w ogóle nagranie filmiku z drona, także chyba lepiej być nie może, nie? Zamiast kilku zdjęć dostanę po prostu filmik z drona z całego gospodarstwa. Ja, jak ten drona chłopie odpali na tym Podlasiu, to ja nie wiem, ty z kijami za tym. Ja się po prostu mega cieszę, bo to uwierzcie mi, ale jak dostałem zdjęcia te pierwsze, zakocham się od razu, mówię, Jankus, robimy to. Tu w ogóle miał być skupu na początku, wiecie o tym? Czy nie wiecie, chyba nie wiecie, ale to miał być normalnie stać wielkie silosy, miał być wielki taki kombinat takiego, po prostu wielki skup, ale jednak nie, robimy gospo, nie? Naprawdę tej odda, zobaczycie, nie? Dobra, i chyba przechodzimy do ostatniego tematu, czyli do terenu, nie? No słuchajcie, ja zacząłem sobie po prostu równać teren, wiecie jak to jest mapa z reala, jak ktoś tworzył, no to wie o co chodzi, że miejscami po prostu powstają takie dziwne nierówności na tych polach. Pokaż może, które pola zrobiłeś, a które jeszcze nie, żeby ludzie widzieli. No tutaj po prostu teraz zacząłem sobie robić, które mamy te 1, 2, 3, tam w sumie zrobiłem tak naprawdę połowę mapy, tamta połowa mapy mi jeszcze została, nie? I zawsze gdzieś tam po prostu są takie nierówności, czasami są mniejsze nierówności, gdzie faktycznie dałoby się to obrabiać, a czasami są takie nierówności, że 60 to by piona stanęła, nie? No, także dokładnie. Zacząłem sobie to równać, myślę, że nie wiem, dzisiaj sobie do tego pewnie przysiądę, to za dzień, dwa maksymalnie to skończę i teren będzie już taki w miarę wyrównany, bo wiecie, że na przykład na mojej mapie, na dzikiej mapie gdzieś tam po prostu zdarzały się, dzikiej dolinie, przepraszam, na dzikiej dolinie zdarzały się po prostu gdzieś te nierówności, że nie szło naprawdę przejechać i uprawić tego, także teren będzie wyrównany, oczywiście postaram się zrobić to jak najdokładniej, żeby później nie było, że trzeba będzie update'y robić do równania terenu, nie? Update'owanie terenu bo niestety będzie no to strzałem w kolana, bo nowy save, nie? Niestety. No. Także z terenem musimy to podziałać, ja też będę starać się nad tym terenikiem, żeby jakby coś znaleźć, to zawsze poprawić, nie? Ale właśnie super, że Jankus zaczął poprawiać, bo tak mówimy, nie? Na przykład w tym miejscu... A, tu już jest wyrównany chyba, nie? Nie, tutaj już jeszcze nie równałem. Nie równałeś? A, to wygląda nawet nieźle, nie? Ale właśnie o to chodzi, że czasami po prostu gdzieś tam... No bo to czasami po prostu, wiesz, złapie gdzieś nierówność geograficzną, tak przeniesie na teren i jest dokładnie, to są zrobione gdzieś tam jakieś zdjęcia na zasadzie po prostu jakiejś wysokości. To też jest jakby nie było jakiś program, jakieś urządzenie, które to robi. No i wiecie, zrobić jakiś taki ten defekt gdzieś tam i nagle macie taką górkę wielką, nie? Czy coś. I to trzeba właśnie ogarnąć, także fajnie, że to Jankus z tym działa. O, to się tak pokaże, że coś zrobiłem już ten... Na nowo zrobiłem tu już, znaczy na nowo, dokończyłem tutaj te tereny, nie? W tym miejscu. Także tutaj jest już fajnie, jest rzeczka, są żabki nawet. Nie wiem, czy słuchajcie. O, słuchajcie, żabki.
No jest, no. Czasy trzynastki się przypominają. No. Także super sprawa. O, przełączę muzykę. Coś się wspomnę. A, no właśnie, bo tutaj jeszcze ta droga jest taka młodzieżowa, bardzo fajna. Przy okazji tu widzowie też nie będą radzić się. Bo to są takie belki, nie? I ja mówię, o, zrobimy parę belek, poustawiamy. Ale widzę, mówią, ej, Riot, ty tam te belki, ten. On jest taki starszy w sumie, nie? Wy ty, no dobra, robimy, nie? Zrobimy takie stare, takie mega stare. Coś ciekawostka, one są jednym modelem, oczywiście zrobione, na nich też śnieg leży, więc bardzo fajnie to wygląda. I przez kolizja też jest, jest tak zrobiona na planie, żeby się na kubach, żeby nie lagowało. Tak, jest kolizja, więc no cacę, jestem mega z tego zadowolony, że tak to właśnie wyszło, więc naprawdę super sprawa. Tu trochę takie bardziej zarośnięte. No, i gdzieś tam sobie teraz działamy, nie? Niedługo zakończenia dojdzie, także... O Jezu, to jeszcze sporo roboty, nie? Dobra, podsumowując, prace nasze tyle. Co chcemy teraz porobić? Myślę, że... Ja teraz na pewno siadzę nad tym, żeby zrobić wszystkie żbunki na Atlas, żeby móc skończyć to, co zacząłem wcześniej i zacząć robić nowe obiekty. To jest mój plan na kwiecień. Jankus, ty co masz w planach teraz w tym miesiącu do roboty? No, dokończyć to równanie terenu, zakończenia. I to, co zakażesz, szefie, nie? Że tak powiem. Nie, no bez przesady, nie? To będzie, słuchajcie, robota zawsze się jakaś znajdzie, nie? To nie jest tak, że nie ma co robić. No ewentualnie gdzieś tam się zdarzy, że coś szybko skończę, no to wtedy siedzę. Może w sumie, jak już jest, nagrywamy ten odcinek, proszę, nie przychodźcie do mnie i nie piszcie, że ja nic nie robię, że sobie gram i tylko Riot robi przy mapie, bo uwierzcie, że ja wydaje robię... mi się, że to jest troll, po prostu nikt tak nie uważa. U mnie na przykład nikt tak nie mówi, nie? To pewnie coś po prostu u ciebie rodzice robią w ciula i tyle, nie? No, dziękuję bardzo, widzowie, wtedy. No, a właśnie, bo nie pokazywałem właśnie, tu doszła obora nowa, nie? Oda 2, dziękuję serdecznie. Domek Oda 2 doszedł, także też dziękuję. I tutaj jeszcze poprawiaczka od Barta weszła tego domku, także super, dziękuję bardzo serdecznie, że chłopaki działacie cały czas, nie? Jest miło, ciągle czeka też na domek tutaj od jednego modelarza, ale to powiem o nim, jak już będzie już budynek stał, nie? Także, jeżeli ktoś chce pomóc w modelowaniu, oczywiście, o Jezu, mówię na koniec odcinka, super, to zapraszam do kontaktu na maila, którego macie w opisie i tam wszystko... to gadamy szczegóły, nie? Bo im szybciej pomożecie mi z modelami, tym szybciej wyjdzie mapa, bo jak ja też mówiłem to na streamach i tak samo powiem teraz, jakbyśmy mieli wszystkie budynki, miesiąc i mapa leci nam od huba, nie? Serio, to jest naprawdę, już niewiele zostało, same budynki tak naprawdę, nie? Do roboty, no budynki plus drzewka, nie? Takie bardzo proste rzeczy, tylko aby to po prostu było, nie? A z zrobieniem tego schodzi się najdłużej. Dobra, chyba tyle, możemy skończyć, nie? A tak, już wszystko funkcjonuje. Skończymy tam, gdzie zaczęliśmy, to co jest zarąbisty w ogóle widok, nie? Też te pniaki powiesiane, te drzewa. Tak mi się mega podobają, że masakra, nie? Klasa. Super to jest, no, bardzo fajnie. Także dajcie na co ci w aktualnym progresie, czy on się podoba. No i cóż, padajcie do mnie, do Enkusa na streamy, bo tam mapa po prostu powstaje na waszych oczach, nie? Także jeżeli chcecie mieć jakiś taki bezpośredni wkład w tą mapę, to piszcie śmiało, zapraszam też jak mówię do współpracy, do kontaktu, jeżeli ktoś jest z okolic i chciałby robić jakieś fotki. Im więcej zdjęć, tym lepiej dla nas, nie? Cóż, tak jak mówię, dziękuję za uwagę, do kolejnych odcinków, trzymajcie się, cześć, pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.